serdecznie. Cieszę się, ale słyszę swoje serce, jak to bije. Chciałabym wam opowiedzieć świadectwo, które o tym, jak Pan Bóg wspaniale wyprowadził mnie i moje dzieci z trudnej sytuacji, która nas spotkała początkiem września. Niech to też jest taka przede wszystkim Bogu na chwałę, bo tylko tak mu mogę za to podziękować i tylko tak mogę wyrazić mu to, że po prostu w całości ta sytuacja to jest dzięki Jego Bożej łasce. A dwa, niech to też będzie takie podziękowanie dla was wszyscy kochani. Wiem, że była spora grupa osób, która się modliła o nas. Wierzę, że to będzie dla was radością usłyszeć, jak wasze modlitwy zostały pięknie wysłuchane. I dziękuję każdej osobie, która wspomniała w modlitwie do Boga o nas. Więc tak, początkiem września mieliśmy zaplanowane wakacje w Bułgarii, długo wyczekiwane. Mieliśmy jechać z całą rodziną, ja, mój mąż i dzieci, ale no z powodu pewnych okoliczności tak się potoczyło, że mąż musiał zostać w domu, ja pojechałam sama z dziećmi. Nie jest to do końca przyjemne podróżować samemu z dzieciakami jeszcze za granicę, ale tak chciałam być bardzo dzielną mamą i zorganizować dzieciom takie wakacje, żebyśmy mieli fajny czas, żeby też nie było im smutno, że tatusia nie ma z nami. Dojechaliśmy szczęśliwie na miejscu. Okazało się, że zaraz właściwie za bramą jest wypożyczalnia samochodów, którą nam polecono, sprawdzona. Wypożyczyliśmy sobie samochód i każdego dnia robiliśmy sobie wycieczki po okolicy, żeby troszkę pozwiedzać. Było super, bardzo fajny czas z moimi dziećmi. Mieliśmy czas tylko dla siebie. Mogliśmy podziwiać te wszystkie cudowne dzieła Boże, bo Pan Bóg tak pięknie świat stworzył. I właściwie to był tylko tydzień właściwie tych wakacji. Nastała środa, za dwa dni mieliśmy wracać do domu i pomyśleliśmy, że zrobimy jeszcze sobie ostatnią taką wycieczkę. Bardzo się nam marzyło obejrzeć przylądek Kaliakra. Nie wiem, czy słyszeliście, przepiękne klify, naprawdę cudownie Pan Bóg je stworzył. Było to troszeczkę oddalone, bo tak jak wcześniej jeździliśmy bliziutko, to było 150 km od tego miejsca, gdzie byliśmy. Ale prosta droga, pojechaliśmy, zobaczyliśmy, było cudnie. I wracając z powrotem, było tak strasznie gorąco. Ten nasz samochód to taki starszy samochodzik, klimatyzacja symbolicznie działała. Mój brat poprzez SMS-a tak nam zaproponował, że może jak już jesteśmy tak daleko, odwiedzimy Bałcik, to jest taka miejscowość, gdzie są bardzo fajne ogrody botaniczne i tak żeśmy zrobili. I tam, no i to była ta nasza, okazało się później, tam musieliśmy przejść przez tą ciemną dolinę. Robiliśmy sobie zdjęcia i na chwilkę odłożyliśmy plecak, w którym mieliśmy właściwie wszystkie nasze rzeczy. Ja zrobiłam parę kroków właściwie do mojego syna, zrobiłam zdjęcie i powiem wam, do teraz ja tego po prostu nie rozumiem, jak to się podziało, bo tam w tych ogrodach naprawdę właściwie nie było ludzi. Tam były pustki, co jakiś czas gdzieś tam w oddali ktoś się przechadzał. Niemniej jednak plecak zniknął, ktoś go ukradł. Każda kradzież jest przykra, ale kiedy jest się w obcym kraju i ginie wszystko, tam mieliśmy pieniążki, mieliśmy mój telefon, moje dokumenty, bo żeby wypożyczyć samochód, ja musiałam wziąć i dowód osobisty, i prawo jazdy. Były kluczyki z tego samochodu, no wszystko, po prostu wszystko. Więc zaczęliśmy biegać
No, pierwszy taki odruch, po prostu wziąłem, mój młodszy syn ma 6 lat, za rękę, starszy 13 i zaczęliśmy biegać, szukać. Tak liczyliśmy, że może znajdziemy człowieka, który z tym plecakiem gdzieś tam ucieka. No ale czas mijał, dziecko słabło, to malutkie. Plecaka nie było. Zaczęliśmy prosić obsługę o pomoc, ale powiem wam, nikt nie reagował, chociaż byliśmy, chodziłam do kas, gdzie sprzedawano bilety do tych wyjść, tam krążyli też tacy ochroniarze czy osoby, które nadzorowały ten ogród botaniczny. Prosiłam, żeby ktoś zadzwonił na policję, nikt zupełnie, w ogóle nikt nie reagował. Powiedzieli, że muszę zadzwonić ze swojego telefonu, ja im tłumaczyłam, że on też został ukradziony. Powiem wam, po prostu wszystko było na nic. I to był taki moment, gdybym miała jednym słowem opisać, no bezsilność, po prostu bezsilność totalna. Nie mamy przy sobie nic, robi się ciemno, bo już się robił wieczór właściwie. Jesteśmy 150 kilometrów od naszej kwatery. Mam dwójkę dzieci, którymi muszę się zaopiekować i właściwie co robić? I powiem wam, że po prostu stanęłam tak, jak stałam i rozpłakałam się, bo już nie wiedziałam, oczywiście cały czas biegałam, modliłam się, ale w pewnym momencie jakby no bezsilność, po prostu nie wiedziałam, co dalej. I powiem wam, że to był taki przełom. I ja nie chcę teraz powiedzieć, że wtedy Pan Bóg zadziałał, bo ja wiem to, jestem pewna, że Pan Bóg był z nami od początku. Od samego początku On słyszał te modlitwy, On widział wszystko i miał to pod pełną kontrolą. Ale i teraz nawet jestem wdzięczna Bogu, że jakby doprowadził do tego momentu, kiedy właściwie ja poczułam, jak to jest być bezsilnym, kiedy się nie ma nic właściwie, ale ma się Boga. I Pan Bóg zaczął działać niesamowicie. Powiem wam, że nagle jakaś wycieczka przychodziła obok. To byli Polacy. Oni podeszli do nas, zaczęli pytać, dopytywać, co się stało. Powiem wam, że ja też wierzę, że Pan Bóg postawił tych ludzi tam, dokładnie w tym miejscu, w tym czasie. I wierzę też bardzo, że Pan Bóg niesamowicie uwrażliwił ich serca. Bo powiem wam, że dwie panie po prostu zaczęły mnie przytulać. Naprawdę płakać razem ze mną. Ja widziałam tyle ciepła od tych ludzi, tyle miłości, tyle pomocy, co żeśmy dostali. Ja nie prosiłam o nic. A w przeciągu 2 minut oni mi zaczęli dawać pieniądze, jakieś euro, lewa, złotówki, co kto miał, naprawdę. Ja nawet nie miałam portfela, ja to tak wszystko trzymałam, taki zgniotek tych pieniędzy. Słuchajcie, w 2 minuty tamtego się nazbierało prawie 700 zł. Oni zadzwonili na policję, wreszcie, po prostu też się tak cieszyłam. Dali mi telefon, żebym mogła do mojego męża zadzwonić. Kupili dzieciom jedzenie, bo dzieci, myśmy właściwie byli na śniadaniu i te dzieci naprawdę były głodne, było już się zimno robiło wtedy wieczorami, naprawdę były już bardzo zmęczone moje dzieci i to było ta praktyczna pomoc. Powiem wam, nawet to, co dzisiaj mamy na nabożeństwie, to, że akurat dzisiaj my mamy szansę pomóc komuś innemu. Ja wam powiem, ja Bogu dziękuję, że też się też tak połączyło. To jest takie ważne. Modlitwy są ważne i bardzo ważne, ale ważna też jest pomoc praktyczna, żeby to, co mamy, co nam Pan Bóg dał ze swojej łaski, żebyśmy mogli też innym usłużyć. Także cieszę się, że dzisiaj ja mogę być po tej drugiej stronie i mogę służyć też innym. Pojawiła się policja, przyjechała policja. No policja
Powiem szczerze, raczej nam nie, no właściwie nie pomogła, bo oni tak wysłuchali, spisali protokół, ale tak tylko poklepali mnie good luck lady i pojechali. Ja ich prosiłam bardzo, czy mogliby mnie zawieźć tam na kwaterę do domu albo gdzieś na dworzec jakiś autobusowy, żebym mogła jakoś wrócić. No ale niestety no, nie chcieli. Ale powiem wam, że też jestem teraz Bogu za to wdzięczna, bo przez tą ich obojętność Pan Bóg mógł znowu pokazać swoją troskę i swoją miłość i mogłam tą kolejną pomoc od Boga dostać. Prosiłam tych policjantów, żeby mi pozwolili, pożyczyli telefon, żebym mogła zadzwonić do firmy, która mi wypożyczyła samochód, bo wiecie, ten samochód stał 200 metrów obok tego parku. Złodziej miał kluczyki, miał dowód rejestracyjny, nawet umowę wypożyczenia, także miał opisane, jak ten samochód wygląda. Ja się po prostu bardzo bałam, że ten złodziej jeszcze ten samochód im ukradnie. I ten policjant pożyczył mi ten telefon z numeru rejestracyjnego, żeśmy spisali, tam był numer podany do tego rent-a-caru i to jakaś duża firma się okazało, gdzieś tam na centrali jakaś pani odebrała i powiem wam, to też po prostu jest niesamowite. Ja jej to opowiadam, co się stało, a ona mi tak przerywa ciągle i pyta się mnie, jak ja się czuję. Myślałam, że to taką procedurę mają, żeby być miłym dla klienta. Ale ona się tak dopytywała i potem mi mówi, wie pani, ja wiem, co pani teraz przeżywa, ponieważ w zeszłym roku ja też byłam sama, musiałam sama na wakacje pojechać bez męża. Pojechaliśmy z trójką dzieci, pojechała do Turcji i mówi, dokładnie tak jak panią dzisiaj ukradli, wtedy okradli mnie. Ja wiem dokładnie, co pani teraz przeżywa, bo ja przeszłam przez to i ja pani pomogę. Powiem wam, to jest naprawdę niesamowite. I ta kobieta posłała swojego kolegę, który przyjechał 150 kilometrów po mnie i potem znowu wracał te 150 kilometrów. On zrobił 300 kilometrów. On mnie nie skasował ani złotówki. A jeszcze dał mi 20 lewa, mówi, kup dzieciom coś do jedzenia. Odwiózł mnie pod sam ten blok, gdzie mieszkaliśmy. Także powiem, byłam taka szczęśliwa, że nie musimy być na ulicy na noc z tymi dziećmi. Ale to nie był koniec problemów, ponieważ właściwie już był czwartek, no to już była noc czwartkowa, powiedzmy, czwartek nad ranem. A ja w piątek wylatywałam rano i nie miałam żadnych dokumentów swoich, bo dzieciaki swoje miały schowane w pokoju, więc miałam jeden dzień, żeby to załatwić. Ambasada w Sofii jest oddalona 450 kilometrów w jedną stronę, czyli 900 kilometrów, żeby dojechać i wrócić. Żaden autobus, tam było tyle przesiadek, nie dałabym rady wrócić tam i z powrotem w przeciągu tego jednego dnia. I powiem wam kolejny cud. Mój brat, okazało się, ma kolegę, dobrego przyjaciela, który mieszkał, słuchajcie, 30 kilometrów rzut beretem, jak to mówimy, od tego miejsca, gdzie ja mieszkałam. Bułgar z polskim pochodzeniem. Jego tata był Polakiem, jest Polakiem i słuchajcie, on mnie tam zawiózł do swoim samochodem, do tej Sofii, zwolnił się z pracy, poświęcił mi cały dzień, powiedział, zapłacisz za paliwo spokojnie, jak wrócisz do Polski, wiem, że nie masz czego. Słuchajcie, kolejny problem, okazało się, że ambasada polska w Sofii w jeden dzień tygodnia jest zamknięta. No, zgadnijcie, w jaki dzień? W czwartek. To był jedyny dzień, kiedy ja mogłam to załatwić, bo w piątek rano już miałam samolot. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mój brat wcześniej, też mój brat naprawdę
kochany człowiek, bardzo mi pomógł, bo ja nie miałam telefonu, ja nic nie mogłam załatwić, on wszystko z Polski załatwiał. I powiem wam, że ja nie wiem, co on tam im naopowiadał, ale oni mi wpuścili w ten czwartek do tej ambasady. Nie było żadnych problemów. On mi nastawiał mnie, że mam wymyślić, w jaki sposób potwierdzę tożsamość, no bo mieli mi wydać przecież paszport, ja nie miałam nic. Nie było żadnych pytań. Kazali wypełnić, jak się nazywam. Dostałam paszport. Powiem wam potem, na lotnisku też się spodziewaliśmy problemów, bo na bilecie wydrukowanym jest zawsze wydrukowany rodzaj dokumentu tożsamości i numer seryjny. U mnie się nic nie zgadzało. Słuchajcie, nikt na to nie popatrzył, nikt. Po prostu przeszłam i dopiero w Polsce, jak przyjechałam do Polski, to polska celniczka mówi, tu się nic nie zgadza, ale już mi było, ja mówię, teraz już się może nie zgadzać. I tyle chciałam wam powiedzieć jeszcze. Chciałam bardzo przeczytać cytat z Księgi Izajasza, który po prostu 40 rozdział, werset 29. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. I takie rzeczy może tylko Pan Bóg. Kiedy jesteś bezsilny, nie masz nic, a masz moc w obfitości, czyli wszystko, co ci trzeba, tak naprawdę. Jeśli mamy Bożą łaskę, to mamy wszystko. I z tym was chciałam zostawić i być może jest tu ktoś, kto też przeżywa jakiś trudny czas. To chciałam tylko powiedzieć, bądź spokojny, bo Pan Bóg ma pełną kontrolę nad twoim problemem i kocha cię i przyjdzie rozwiązanie we właściwym czasie i takie najlepsze, najlepsze, jakie byśmy sobie nawet nie mogli wymarzyć. Tyle, dziękuję bardzo.